Siema wszystkim! Dzisiaj robimy rzut oka na to cudowne wydanie gry The Third Birthday. Jest to trzecia część gry Parasite i wydana na konsolę PSP w 2011 roku. Dwie pierwsze części ukazały się na PlayStation 1. Niestety część pierwsza nigdy nie ukazała się w Europie, wyłącznie w Japonii, jak i w Stanach. Będę musiał zapolować właśnie sobie na tę część pierwszą, prawdopodobnie na najbliższej retro giełdzie we wrześniu. No ale już posiadam część drugą, Parasite Eve, która została wydana w PAL-u w 2000 roku i w sumie muszę przyznać, że naprawdę obydwie części utrzymują bardzo fajny klimat. Połączenie strzelanki z RPG-iem to jest coś niesamowitego. Bardzo klimatyczne wstawki filmowe, przerywniki między gameplayem. No i kurczę, nie mogłem od tak sobie przejść obojętnie wobec tej trzeciej części The Third Birthday, trzecie urodzinki. Ta edycja gry zawiera kilka interesujących bonusów, które sobie przejrzymy. Najbardziej zależy mi na tym artbooku z Eją. Zajrzyjmy zatem do środka. Tyle co ta gra do mnie przybyła. Tak więc mówię, nie robię unboxingu, ale zajrzymy sobie do środka. Są dwa bardzo ładne wydruki. Są to zdjęcia? Chyba nie. Nie, po prostu wydruki. Takie. Szkoda, że nie pocztówka. Można by to było komuś posłać. Ale fajnie, to na pewno sobie zostawię. Kolejny wydruk z Eją. Tu jest pudełko z gry, oczywiście płytka UMD i instrukcja. Instrukcja jest w kilku językach, czy wyłącznie w języku angielskim. To mnie interesuje, bo jest naprawdę gruba. Opisy, postacie. Chyba jest w pełni w języku angielskim. No to fajnie. Będzie co czytać przed gameplayem, przed rozpoczęciem gry. Taktyki, bossowie, bronie itp. itp. I tu jest kilka gier, które ukazywały się w tamtym czasie. Final Fantasy 9, Front Mission, Dissidia z Final Fantasy 7, Text der Neo. To chyba jakiś japoński klasyk będzie. I tu są postacie z Final Fantasy. No, bardzo ładnie się to prezentuje. Jak tu jeszcze ten tył. O, piękna okładka. Naprawdę przepięknie to wygląda. Nie powinno być sprzedawane oddzielnie. No i też nie zostało w tym przypadku. I nasz artbook. Ale to chyba nie będzie w stylu takiej mangi. W ogóle Parasite Eve, z tego co wiem, był wydany film Parasite Eve w Japonii i również kilka komiksów nawiązujących do filmu i do gry. Ale z tym nigdy nie miałem styczności. CTI Confidential. Trzecie narodziny. A to jest okładka w pełnym wydaniu takim. Bardzo pięknie się to prezentuje. Nowy Jork w zgliszczach, dokładnie chyba Manhattan. A tu jest panna młoda, zakrwawiona panna młoda, różne stroje Ei. Tu wygląda jak Ada z Resident Evil. Tu są inne postacie. A tu już jest miasto, po którym będziemy się szwendać i ubijać bestie. No, ładnie się to prezentuje. No kurczę. Normalnie nieźle wkręca ten artbook. Zaraz chyba sobie w to pogram. Jakaś ładna wciepa na murze. Graf. A tu już jest jakiś potworek w alejce w trakcie toczenia boju.
nieco odmienione miasto. Tu też, kurczę, jak to się prezentuje, no mają naprawdę, panowie ze Square Enix mają fantazję i potrafią to ładnie przelać na papier, jak i również na dobry gameplay. Coś takiego jest. Totalne zgliszcza. Statua wolności opętana jakimiś więzami. A tu już są prawdopodobnie bossowie, z którymi będziemy walczyć. No. I tak prezentuje się ten artbook. Pięknie, przepięknie. Może sobie tylko na szybciocha odpalimy to.